Ale pani się wydaje, że to jest normalne, że wychodzi prezes NBP na konferencję prasową i wbrew temu, co mówi Główny Urząd Statystyczny, który potem zresztą tłumaczy się na Twitterze, zresztą w odpowiedzi na moje zapytanie, że nie, nie, że to oni będą liczyć, jaka jest inflacja. Że to jest normalne, że wychodzi prezes i mówi, że mamy dzisiaj jednocyfrową i wczoraj mieliśmy jednocyfrową, a GUS podaje co innego i w ogóle nie czeka na dane GUS-u. Czy to jest normalna sytuacja? No nie, jakby dane dotyczące inflacji pokazuje Główny Urząd Statystyczny i to się nie zmienia i to jest nasze podstawowe źródło. To prezes chyba powinien lejce powstrzymać trochę, jeszcze raz, czy nie? Pan...